Władysław Bartoszewski, urodzony. 19 lutego 1922 w Warszawie, zmarł. 24 kwietnia 2015 tamże polski historyk, publicysta, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny, polityk oraz dyplomata więzienia Auschwitz, żołnierz armii krajowej w stopniu podporucznika, działacz polskiego państwa podziemnego. Uczestnik Powstania Warszawskiego, dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator cztery kadencji, w latach 2007-2015 sekretarz stanu w kancelarii i prezesa Rady Ministrów, kawaler Orderu Orła Białego, Sprawiedliwy wśród narodów świata, wykształcenie i działalność naukowa, absolwent gimnazjum im. S.W. W. Stanisława Kostki w Warszawie 1937 -19 oraz Liceum Humanistycznego Towarzystwa Wychowawczo-Oświatowego Przyszłość w Warszawie. Maturę zdał w 1939. Od października 1941 do początku 1944 studiował polonistykę na tajnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W grudniu 1948 został przyjęty na trzeci rok polonistyki na Wydziale Humanistycznym UW. Studia zostały przerwane, aresztowanie w grudniu 1949 i pięcioletnim pobytem w więzieniu. W listopadzie 1958 został przyjęty na studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym w ów trybie eksternistycznym. Złożył na ręce profesora Juliana Krzyżanowskiego pracę magisterską jednak decyzją rektora UW Stanisława Turskiego został w październiku 1962 skreślony z listy studentów, w latach 1973, 1982 i 1984, 1985 prowadził. Jako starszy wykładowca, wykłady historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem wojny i okupacji w katedrze historii nowożytnej Polski na wydziale nauk humanistycznych katolickiego uniwersytetu lubelskiego w latach 1983 1984 i 1986 1988 był profesorem wizytującym w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium, na tej uczelni także w Instytucie Nauki o Mediach w latach 1989. 1990. Między 1984 a 1986 gościnnie wykładał na Katolickim Uniwersytecie Eichstätting-Golstadt. W 1993 był recenzentem pracy doktorskiej Jana Tkaczyńskiego na tej uczelni. W roku akademickim 1985. 1986 wykładał na Wydziale Historii i Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Eichstätt für FN. Od 1988 do 1989 wykładał w Katedrze Nauk Politycznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Augsburgu. Działalność II wojna światowa i okupacja we wrześniu 1939 uczestniczył w cywilnej obronie Warszawy jako noszowy. Od maja 1949 pracował w administracji przychodni społecznej nr 1 Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. 19 września 1940 został zatrzymany na Żoliborzu w masowej obławie zorganizowanej przez okupantów niemieckich. Od 22 września 1940 był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz numer obozowy 4427. Z obozu został zwolniony 8 kwietnia 1940 1941, prawdopodobnie dzięki działaniom polskiego Czerwonego Krzyża po opuszczeniu obozu za pośrednictwem Hanny Czaki, nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej, w działowi informacji, biura informacji i propagandy komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej przekazał w lecie 1941 sprawozdanie ze swojego pobytu w obozie. W lecie 1942 włączył się w działalność frontu odrodzenia Polski. Konspiracyjnej katolickiej organizacji społeczno wychowawczej i charytatywnej kierowanej przez Zofię Kossak w sierpniu 1942 został żołnierzem Armii Krajowej, pracował jako referent w Podwydziale Pewdziału Informacji, Biura Informacji i propagandy Komendy głównej jaka pod pseudonimem Teofil. Inspiracją dla przyjęcia pseudonimu była postać Teofila Grodzickiego, bohatera powieści Jana Parandowskiego niebo w płomieniach. W dwuosobowym referacie P1 pod Wydziału P współpracował z Kazimierzem Moczarskim. Od września 1942 zaangażował się z ramienia FOP w działalność Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom Żegota od 4 grudnia 1942, działającego jako Rada Pomocy Żydom Żegota przy delegacie rządu RP na kraj. Był członkiem żegoty do wybuchu Powstania Warszawskiego. Od listopada 1942 do września 1943 pracował jako sekretarz redakcji katolickiego miesięcznika Prawda, organu prasowego FOP, zaś od jesieni 1942 do wiosny 1944 był redaktorem naczelnym katolickiego miesięcznika Prawda Młodych, związanego z frontem odrodzenia Polski a skierowanego do młodzieży akademickiej i licealnej. W listopadzie 1942 został zastępcą kierownika Komórki Więziennej Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj, która zajmowała się organizowaniem pomocy dla więźniów. Między innymi osadzonych na Pawiaku. W lutym 1943 rozpoczął pracę na stanowisku referenta informacyjnego i zastępcy kierownika referatu żydowskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj Witolda Biękowskiego PS. Węcki. W ramach działalności w Żegocie i referacie żydowskim zajmował się współorganizowaniem pomocy dla uczestników powstania w Getcie Warszawskim w kwietniu 1943. Od 1 sierpnia 1943 944 uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, był adiutantem dowódcy placówki informacyjno-radiowej Anna Kazimierza Ostrowskiego i redaktorem naczelnym czasopisma Wiadomości z Miasta i Wiadomości Radiowe. 20 września rozkazem komendanta okręgu Warszawa a.k.a. Antoniego Chruściela Montera został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, na wniosek szefa Biura Informacji i Propagandy KGAK pułkownik Jana Rzepeckiego. Pierwszy października mianowany przez dowódcę AK generał Tadeusza Komorowskiego Bora na stopień podporucznika, również na wniosek Rzepeckiego. 4 października odznaczony Krzyżem Walecznych. Opuścił Warszawę po kapitulacji i powstania 7 października 1944. Działalność konspiracyjną kontynuował w Biurze Informacji i Propagandy KGAK w Krakowie. Od listopada 1944 do stycznia 1945 pełnił funkcję sekretarza redakcji biuletynu informacyjnego. Pod koniec lutego 1945 powrócił do Warszawy, gdzie rozpoczął służbę w pionie informacyjno-propagandowym organizacji Polska Ludowa okres stalinowski od maja do sierpnia 1945 służył w oddziale 6 sztabu delegatury sił zbrojnych na kraj DS Informacji i propagandy. Jego przełożonym był Kazimierz Moczarski, 10 października 1945 przed Komisją Likwidacyjną AK Obszaru Centralnego ujawnił fakt służby armii krajowej. Jesienią 1945 podjął współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej przy Prezydium Rady Ministrów oraz z Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, w czym bardzo pomocne okazywały się zebrane przez niego w okresie okupacji informacje o zbrodniach hitlerowskich sytuacji w obozach koncentracyjnych i więzieniach oraz o zagładzie Żydów. W lutym 1946 rozpoczął pracę w redakcji gazety ludowej centralnego organu prasowego polskiego Stronnictwa Ludowego kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka. Wkrótce wstąpił w szeregi PSL, który było w tym czasie jedynym liczącym się ugrupowaniem opozycyjnym wobec władz komunistycznych. We wrześniu 1946 został wybrany członkiem zarządu powiatowego partii w Warszawie-Śródmieście. W tekstach publikowanych w Gazecie Ludowej przypominał wybitne postaci polskiego państwa podziemnego. Wywiad ze Stefanem Korbońskim sprawozdanie z pogrzebu Jana Piekałkiewicza i wydarzenia związane z walką o wyzwolenie kraju, cykl szkiców o powstaniu warszawskim PT, dni walczącej stolicy, w związku z działalnością w opozycyjnym PSL, został wkrótce poddany represjom przez organy bezpieczeństwa. 15 listopada 1946 pod fałszywym zarzutem szpiegostwa został aresztowany i uwięziony w siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W grudniu przeniesiono go do więzienia przy ulica Rakowieckiej, skąd został zwolniony 10 kwietnia 1948, dzięki pomocy pracującej w Ministerstwie Sprawiedliwości Zofii Rudnickiej. Byłej kierowniczki biura żegoty. Ponownie aresztowano go 14 grudnia 1949. Więziony był w budynku MBP oraz w więzieniu przy rakowieckiej. 29 maja 1952 został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę 8 lat pozbawienia wolności za szpiegostwo. Akt oskarżenia podpisała PPUK Helena Wolińska. W kwietniu 1954 przeniesiono go do więzienia w Rawiczu, a w czerwcu do więzienia w Raciborzu. Ze względu na zły stan zdrowia został w sierpniu 1954 zwolniony na roczną przerwę w odbywaniu kary. 2 marca 1955 orzeczeniem Najwyższego Sądu Wojskowego został uznany za niesłusznie skazanego, powrócił następnie do działalności publicystycznej. W sierpniu 1955 obejmując kierownictwo redakcji i wydawnictw fachowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Od sierpnia 1955 był rozpracowywany przez służby specjalne władz komunistycznych. Działalność od 1956 – od lipca 1956 publikował teksty w tygodniku stolica. Od stycznia 1957 był członkiem redakcji. A od lata 1958 do grudnia 1960 był tamże sekretarzem redakcji. Od lipca do września 1956 opublikował serię artykułów na temat powstania warszawskiego w Tygodniku Świat. W sierpniu 1957 podjął współpracę z Tygodnikiem Powszechnym. 18 kwietnia 1963 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc udzielaną Żydom... W trakcie wojny, na wniosek Żydowskiego Instytutu Historycznego, od września do listopada 1963 przebywał w Izraelu na zaproszenie Instytutu Jad Vashem, gdzie w imieniu Rady Pomocy Żydom, żegota, odebrał odznaczenie Sprawiedliwy wśród narodów świata. Indywidualne odznaczenie Sprawiedliwy wśród narodów świata otrzymał w 1966. Od listopada do grudnia 1963 przebywał w Austrii, gdzie nawiązał liczne kontakty z austriackimi środowiskami intelektualnymi i politycznymi. W listopadzie 1963 rozpoczął współpracę z Radiem Wolna Europa. W kolejnych latach podróżował także do RFN, Wielkiej Brytanii, Włoch, Izraela, a także do USA, gdzie kontaktował się zwłaszcza z przedstawicielami polskiej emigracji między innymi z Janem Nowakiem Jeziorańskim, Adamem i Lidią Ciołkoszami, Janem Karskim, Czesławem Miłoszem czy Gustawem Herlingiem Grudzińskim. Od maja 1966 był rozpracowywany przez wydział II departament III MSW. Od 1969 do 1973 był prezesem oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki a w grudniu 1969 został wybrany do zarządu polskiego PEN klubu. Między 1972 a 1983 pełnił funkcję sekretarza generalnego polskiego PEN klubu. Był uczestnikiem I Kongresu Kultury Polskiej 11 i 12 grudnia 1981. Przerwanego przez wprowadzenie stanu wojennego. Od lipca 1982 wchodził w skład Zespołu Tygodnika Powszechnego zrezygnował w grudniu 2007 po zmianach personalnych w redakcji pisma. W 1984 został członkiem rzeczywistym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, a w 1986 jednym z wiceprezesów Instytutu dla Studiów Polsko-Żydowskich w Oksfordzie. 1 stycznia 1986 prezydent RP na uchodźstwie Edward Traczyński odznaczył go krzyżem komandorskim z gwiazdą orderu Odrodzenia Polski za całokształt kształt działalności w służbie Polsce w czasie wojny i po wojnie, a w szczególności za opracowania historyczne i za działalność w sprawach polsko-żydowskich, uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach i sympozjach poświęconych problematyce II wojny światowej, zagładu Żydów. Stosunków polsko-niemieckich i polsko-żydowskich oraz roli intelektualistów w polityce. Wygłosił szereg odczytów i referatów na różnorodnych forach międzynarodowych. Działalność opozycyjna w 1970 w związku z aktywną działalnością opozycyjną i licznymi kontaktami w krajach zachodnich został objęty zakazem druku w Polsce do jesieni 1974 oraz poddany innym represjom rewizje. Odmowy wydania paszportu. Rozpowszechnianie fałszywek. W latach 1971 i 1972-1973 objęte śledztwami prokuratorskimi. W 1974 zaangażował się w działalność zmierzającą do ułaskawienia skazanych członków organizacji Ruch m.in. Stefana Niesiołowskiego, Andrzeja i Benedykta Czumów współpracował z polskim porozumieniem niepodległościowym w styczniu 1976 był jednym z pierwszych sygnatariuszy listu intelektualistów protestujących przeciwko zmianom w konstytucji PRL od 1978 był członkiem i wykładowcą towarzystwa kursów naukowych 21 sierpnia 1980 podpisał list intelektualistów do strajkujących robotników wybrzeża w latach 1980 1981 był członkiem NSZZ Solidarność. W grudniu 1980 znalazł się wśród założycieli Komitetu Obrony więzionych za przekonania przy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 został internowany, początkowo w areszcie na Białowęce. A następnie w ośrodku internowania w Jaworzu na Poligonie Drawskim. Z internowania zwolniono go 3 maja 1982. Trzecia Rzeczpospolita działalność polityczna od września 1990 do marca 1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Austrii. W 1995 zajmował urząd ministra spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego jako tak zwany minister prezydencki desygnowany przez Lechawa Łęse w Bonn, 28 kwietnia 1995, jako jedyny zagraniczny mówca wystąpił z ponadgodzinnym przemówieniem podczas uroczystej sesji Bundestagu i Bundesratu z okazji 50. Rocznicy zakończenia II wojny światowej. 22 grudnia 1995 podał się do dymisji w związku z zakończeniem pełnienia funkcji prezydenta przez Lecha Wałęsę. Ponownie sprawował urząd szefa dyplomacji od lipca 2000 do października 2001 w rządzie Jerzego Buzka. W latach 1997. 2001 zasiadał w Senacie cztery kadencji. Został wybrany z listy Unii i Wolności w województwie warszawskim, przy czym formalnie do tej partii nigdy nie należał. Przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Integracji Europejskiej. Jako marszałek senior przewodniczył inauguracyjnemu posiedzeniu Senatu. 5 lipca 2006 podpisał list otwarty ministrów spraw zagranicznych 3RP krytykujących odwołanie szczytu trójkąta wejmarskiego. Szczyt z udziałem prezydenta Polski, Francji i Niemiec został odwołany na krótko przed terminem. Oficjalnie z powodu choroby Lecha Kaczyńskiego. Publikacja listu wywołała krytykę polityków rządzącej koalicji oraz prezydenta. 9 października 2007 został przewodniczącym Komitetu Honorowego Platformy Obywatelskiej przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w tym samym roku. W czasie kampanii wyborczej i tuż po niej wygłosił szereg ostrych krytycznych wypowiedzi dotyczących rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość a w szczególności prowadzonej przez rząd Jarosława Kaczyńskiego polityce zagranicznej. 20 listopada 2007 został przez premiera Donalda Tuska powołany na sekretarza stanów kancelarii i prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego. Prace na tym stanowisku rozpoczął 21 listopada 2007. Pozostał na tej funkcji również w drugim gabinecie Donalda Tuska oraz w rządzie Ewy Pełniąc ją aż do czasu swojej śmierci, był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i w 2015 a także współzałożycielem jego Komitetu Wyborczego w 2015. Działalność społeczna i naukowa w latach 1990-2000 był przewodniczącym Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a w latach 2000-2014 był przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w latach 1991. 1995 był członkiem Rady do Spraw Stosunków Polsko-Żydowskich przy prezydencie RP. Od marca 1995 był wiceprezesem polskiego PEN klubu w latach 2001-2010 prezesem. Następnie został prezesem honorowym. W kwietniu 1998 został członkiem rady kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 9 maja 2000 powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w skład kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła tego orderu wybrała go 14 lutego 2001 na funkcję sekretarza. Zrezygnował z tej funkcji w maju 2007. W okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, 25 lutego 2011, powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego po raz drugi w skład kapituły Orderu Orła Białego. A następnie przez członków kapituły 10 marca 2011 wybrany na na funkcję kanclerza Orderu Orła Białego. Był członkiem Komisji Historii i Kultury Żydów przy Polskiej Akademii Umiejętności. Od czerwca 2001 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci, Walki i Męczeństwa. 27 stycznia 2005-60. Rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau przemawiał na oficjalnych uroczystościach rocznicowych jako przedstawiciel polskich więźniów obozu. W 2009 zainicjował powstanie Fundacji Auschwitz-Birkenau i został przewodniczącym jej rady. Należał do rędowników pojednania polsko-żydowskiego oraz polsko-niemieckiego. A jednocześnie przez swoją działalność publicystyczną i naukową dbał o zachowanie pamięci o dziedzictwie polskiego państwa podziemnego, Powstania Warszawskiego oraz o zbrodniach totalitaryzmów nazistowskiego i komunistycznego. Od stycznia do czerwca 2006 był przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT. W latach 2002-2006 przewodniczył a następnie został honorowym przewodniczącym Rady Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Od kwietnia 2009 do śmierci był prezesem honorowym Stowarzyszenia Pracowników. Współpracowników i przyjaciół rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie należał do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przewodniczą Radzie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Z funkcji tej zrezygnował 29 sierpnia 2006. Protestując w ten sposób przeciwko insynuacjom sformułowanym przez wiceministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, jakoby większość z dotychczasowych ministrów spraw zagranicznych 3RP była agentami sowieckich służb specjalnych a także przeciwko brakowi reakcji minister Anny Fotygi na tę wypowiedź. Życie prywatne Władysław Bartoszewski był synem Władysława i Beaty Bartoszewskich. Z pierwszą żoną Antoniną Mijal Bartoszewską miał syna Władysława Teofila Bartoszewskiego. Jego drugą żoną była Zofia Bartoszewska którą poślubił w 1967. Zmarł 24 kwietnia 2015 w szpitalu MSF w Warszawie, do którego kilka godzin wcześniej trafił z powodu zasłabnięcia. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 4 maja 2015 i miały charakter państwowy z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. W tym prezydenta R.P. Bronisława Komorowskiego, pomszy w bazylice Archikatedralnej Świętego, Jana Chrzciciela w Warszawie Władysław Bartoszewski został pochowany w alei zasłużonych na cmentarzu wojskowym na powązkach.